Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże panu redaktorowi, szczęść Boże naszym telewidzom. Księże profesorze, wczoraj świętowaliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego, byliśmy w kościele, pewnie wielu z nas zjadło rodzinny obiad, z radością cieszyło się piękną pogodą i gdzieś tam daleko w Afryce taki sam chyba plan mieli nasi bracia, którzy udali się na mszę świętą do kościoła świętego Franciszka Ksawerego w Owie, w stanie Ondo w Nigerii. Co najmniej 70 osób zginęło, kilkadziesiąt ofiar. Tak skończyła się ich ta wizyta w kościele. Chęć modlitwy, spotkania się z innymi osobami. Wpadli napastnicy, wciąż niezidentyfikowani, wrzucili materiały wybuchowe, otworzyli ogień. Zginęły kobiety, dzieci. Ci, którzy przeżyli, są ciężko ranni, mają postrzelone nogi. To też ciekawy znak. To jest tak, księże profesorze, że ta przemoc względem wyznawców Chrystusa będzie się wzmagać, bo też jak patrzymy na te statystyki dotyczące prześladowania chrześcijan, to one są z roku na rok coraz gorsze. Tak, no przypomnijmy, stały przedstawiciel Ojca Świętego kilka lat temu, to było na podstawie raportu przygotowanego przez Watykan dla ONZ-u, podawał 170 tysięcy chrześcijan rocznie, czyli co 3 minuty ktoś na świecie ginie tylko dlatego, że jest wyznawcą Chrystusa. Ostatnie lata unikamy podawania tych danych, ponieważ kraje ogarnięte wojną raczej trudno takie wiarygodne statystyki dostarczyć. Niemniej jednak zgodność panuje powszechna i zarówno w tych organizacjach monitorujących wolność religijną przychylnych chrześcijaństwu czy nieprzychylnych. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. No, wymieniamy takie rejony świata jak chociażby Bliski Wschód, gdzie mieliśmy długie lata Irak, Syrię, Państwo Islamskie. To największe okrucieństwo, które teraz jakoś tak na nowo odżywa, bo to, co się dzieje w niektórych miastach Ukrainy, jest porównywane do tego bestialstwa, które miało miejsce w Syrii. Kiedy tam mówiliśmy o tym, to jakoś tak te cierpienia dzieci, kobiet, jazydek, chrześcijanek sprzedawanych do niewoli seksualnej tak bardzo do nas nie docierały. Tu, kiedy niemal dotykamy tego cierpienia w tych naszych sąsiadach i braciach i siostrach Ukraińcach, to jakoś bardziej to nas dociera, a poza tym gdzieś tam z tyłu głowy każdy z nas ma to myślenie, że przecież to może za chwilę nas dotknąć. No niestety, nikt nam tego nie zapewni, broń Boże, przed wojną, ale też musimy być nastawieni na wszelkie scenariusze, zwłaszcza, że jak widzimy, no mamy takich rządzących w Europie, jak chociażby Francja czy Niemcy, które no, pozostają wiele do życzenia, ale to nie nasz temat. Natomiast to, co się stało w Nigerii, to się wpisuje też w takie no, systematyczne prześladowania, które mają miejsce poza Bliskim Wschodem, jak chociażby w krajach afrykańskich. No, mamy Republikę Środkowoafrykańską, gdzie narasta konflikt, mamy tam wielu polskich misjonarzy. Mamy też takie miejsca jak Sudan Południowy, który jest nam znany. Też mamy misjonarzy polskich. Warunki są dramatyczne. Poza tym to, co może trzeba, panie redaktorze, na tym tle powiedzieć, że niestety tam zaczynają bardzo narastać konflikty na tle też żywnościowym, głodu, bo mamy przedłużające się pory suche, potem mamy dramatyczne opady. To powoduje, że ludzie głodują, więc spodziewajmy się niestety to, co już widzimy i możemy się widzieć na chociażby Lampedusie, zwiększona presja migracyjna. Natomiast wracając do Nigerii, przypomnijmy naszym telewizom, jest tak mniej więcej na pół podzielona, północ zdominowana przez islam i południe większość chrześcijan, ale też wyznawcy tych religii animistycznych, takie plemiona pasterskie Faluni właśnie prawdopodobnie to byli ludzie, którzy należą do tego plemienia. Tam są też wojny o pastiska, o wpływy. Boko Haram też jest znane z tego, że kiedy biskupi, my bardzo dobrze współpracujemy z kościołem w Nigerii, arcybiskup Kajgama, który jest przewodniczącym konferencji episkopatu, kilka razy był w Polsce. My mamy też na UKSW, na Wydziale Teologicznym studentów, bo to pierwsi pięciu pierwszych księży, którzy dzisiaj pracują, wykładają w seminariach, również w tych takich prowincjach bardzo zniszczonych przez Boko Haram, tam gdzie są porwania księży, tam gdzie są niszczone parafie, kościoły, diecezje i struktury kościoła pracują. Więc no niestety rząd zdominowany przez wyznawców islamu nie zwracał na to uwagi i Boko Haram się rozrosło, Boko Haram stworzyło swoją siatkę i mamy problem, który pokazuje nam dzisiaj chociażby ten dramatyczny zamach, który miał miejsce. Tam też były takie, tak jak pan redaktor wspomniał, dla nas święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy są wielkim okazją do radości religijnej, a dla nich to jest okazja do czynienia zamachu, bo zwróćcie państwo uwagę, że bardzo często, kiedy my celebrujemy największe wydarzenia naszej religii,
to z różnych rejonów świata docierają do nas informacje o zamachach na chrześcijan, na kościoły chrześcijańskie. Ksiądz profesor wskazał, że władze nie reagują. Tak też było wczoraj, jak donoszą media, że kilka godzin po tym zamachu, ze świadomością tego, co się wydarzyło, prezydent, wiceprezydent świętowali, zrealizowali swoje plany przy suto zastawionym stole, realizowali tam jakieś polityczne wydarzenia. Bo to byli chrześcijanie, panie redaktorze. To jest niestety tak. Zobaczmy, jak w Europie często prosimy o interwencję. Jak była wiosna arabska, chociażby Egipt, co się działo. Przecież tam groziło wyrżnięcie Koptów. No, przypomnijmy, w Egipcie mamy około 18, to różne te dane są, bo rząd nie wprowadzi takiej statystyki. Mamy te 350 tysięcy Koptów, którzy pozostają w łączności z Rzymem, i 18 milionów, niektórzy mówią, Koptów prawosławnych, których zwierzchnikiem jest papież Tewardos II, który był u papieża Franciszka i Ojciec Święty się z nim spotykał w Egipcie, więc te relacje są bardzo poprawne, ale wtedy, kiedy groziło wyrżnięcie tych Koptów, zresztą to, co się stało w Libii, chociażby pamiętamy te kostiumy takie pomarańczowe, gdzie poderżnięto im dosłownie gardło, wtedy rząd Egiptu interweniował. Unia Europejska nie wysiliła się za bardzo, żeby się upomnieć o wolność. My tutaj słyszymy o wolności, o godności człowieka, no ale jeśli w Unii Europejskiej największym problemem, jak słyszymy teraz, to jest problem, że z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać osoby transpłciowe dla pana Biedronia, no to o czym my mówimy? Jest zapowiedź, że Parlament Europejski na wniosek też między innymi polskich posłów do Parlamentu Europejskiego zajmie się w tym tygodniu sytuacją chrześcijan w Nigerii. Spodziewa się ksiądz profesor jakiejś reakcji, czy to będzie kolejna jakaś taka Polska pusta jest, dyskusja? Polska jest dobrym takim workiem do bicia ostatnio. Proszę, zauważmy, że to fenomen, który się stał w ostatnich latach, też jeśli mówimy o Polsce, 3,8 miliona, już chyba nawet więcej przyjętych uchodźców, bo wiemy, że największymi ofiarami wojny są zawsze kobiety, starsi dzieci, czyli najsłabsi. I tutaj, kiedy my, i tutaj musimy apelować, nie wiem jak to robić, ale tu wszyscy, którzy są odpowiedzialni, poważnie myślą, wiedzą, że rząd polski czy obywatele nie są w stanie udźwignąć tego, bo to się rozłożyło. Tutaj wielki szacunek dla wszystkich poziomów władzy i wszystkich ludzi i dziękujemy wszystkim Polakom za to okazane serce, bo wiemy, że i historia między naszymi narodami nie była zawsze najłatwiejsza, są pewne problemy. Natomiast tutaj Pan Bóg i uparczność nam dała taką okazję, że możemy to wszystko jakoś dokonać takiego pojednania, jak się dokonało pomiędzy narodem niemieckim a polskim, ale też potrzebujemy pomocy z zewnątrz. To jeśli Turcja dostała 9 miliardów w sumie euro pomocy dla 1,5 miliona uchodźców z Syrii tylko dlatego, że prezydent zagroził, że wyśle ich do Niemiec czy gdzie indziej, no to tutaj no naprawdę to już jest wielka bezczelność, bo to jest próba tak zwanego zagłodzenia Polaków, bo przecież kosztuje edukacja, kosztuje żywność, kosztuje przecież też i służba zdrowia. No, nasz kraj, nasz budżet nie jest w stanie temu wszystkiemu podołać, więc to jest taki wielki cynizm Europy, która zamiast pomagać, no to jeszcze tylko nas skaże. Skoro 250 tysięcy euro policzyli, trzeba dać, mieliśmy płacić kary za przyjętego uchodźcę ekonomicznego z jakichś tam różnych krajów, no to niech dadzą połowę na tych, którzy uciekają, ratując swoje życie. Księże profesorze, wróćmy jeszcze do Nigerii, bo to wczorajsze wydarzenie miało miejsce tydzień po uprowadzeniu głowy kościoła metodystycznego w Nigerii wraz z innymi duchownymi. Zostali zwolnieni po zapłaceniu okupu, ale dwa tygodnie temu też porwano dwóch katolickich księży. Tych wydarzeń jest sporo. Myśli pan, że te bojówki, które atakują chrześcijan w Nigerii przez tą bierność władz, no, pozwalają sobie na to wszystko? Ale rzeczywiście, no, bierność rozzuchwala, brak konsekwencji. To, co arcybiskup Kaigama nam mówił, wtedy na przykład, kiedy był ten wybuch, no, zginęło około 70 czy 80 osób, w tej chwili już nie pamiętam, to był święta Bożego Narodzenia, ta krew rozlana. To jest też takie prowokowanie, bo tam, gdzie są chrześcijanie mniejszością, to jest coś, co ja wtedy tego nie rozumiałem, bo pierwszą reakcją naszą, jak widzimy zabitych naszych bliźnich czy najbliższych, no to wtedy jest zemsta, tak? I wtedy biskupi pojechali natychmiast do tych kościołów, gdzie jeszcze była ta świeża krew, gdzie ci ludzie leżeli, ci niektórzy trzymali jeszcze umierających na swoich rękach i błagali o jedno, nie idźcie na zemstę, bo was wyrżną, bo jesteście mniejszością, a to nawet o to chodziło czasami, żeby rozpocząć taką walkę wewnętrzną. To tak trudno zrozumieć na świeżo, ale tutaj okazało się tak z perspektywy czasu, że biskupi mieli rację, żeby nie eskalować tego wszystkiego, bo my nie mieliśmy szans wtedy jako mniejszość. To samo było w Iraku. Sakok też błagał, żeby chrześcijanie jako taka mała garstka nie wystawiali się na wyrżnięcie. I to rozzuchwala, bo Boko Haram to w wolnym tłumaczeniu jest zakazana
edukacja, zakazana księga, no to wszystko, co zachodnie jest zakazane. Oczywiście pamiętamy taki też przypadek, kiedy 300 dziewcząt porwano z jednej ze szkół. Ciekawostka, tylko zwróćcie Państwo uwagę, że tam nie było żadnej dziewczyny muzułmanki wtedy, tego dnia, ani żadnej nauczycielki muzułmanki, prawda? Możemy przypuszczać tylko, że byli uprzedzeni. Natomiast szybko, w kilka godzin, te dziewczęta rozwieziono po kraju i na siłę wydano za mąż. My mówimy o godnościach i prawach kobiet. 300 dziewcząt. Raport Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie za ubiegły rok dotyczący właśnie prześladowanych chrześcijan wskazuje, że Afryka staje się kontynentem, gdzie rośnie w siłę ideologia dżihadu, a celem według prognoz coraz częściej będą te miejsca i kraje, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją obok siebie. No tak jest w Nigerii i ten atak też miał miejsce w części kraju dotychczas spokojnej. Tak, no, tej południowej, tam gdzie chrześcijanie są w większości, te religie animistyczne i te naturalne. Natomiast no, widzimy, że to się rozszerza, ale mówię, no jeśli nie będzie, tylko tu mamy problem, to co mamy w Pakistanie, też zwróćcie Państwo uwagę, chrześcijanie są biedni. Kościół robi wiele wysiłku, żeby kształcić taką elitę prawników, lekarzy, żeby potem miał się kto zajmować tymi przypadkami. Przecież w Pakistanie na tak małą grupę chrześcijan, katolików, mamy 800 dziewcząt rocznie porywanych i wydawanych na siłę za mąż, podobnie w Egipcie. To są tragedie i dramaty nie tylko tych dziewcząt, ale całych ich rodzin. Ale policja to muzułmanie, wojsko muzułmanie, sędziowie muzułmanie. Pamiętamy, kiedy mieliśmy Asi Bibi, no przecież trudno ją było uwolnić. Jeśli chodzi o prawo, tam mamy to prawo o bluźnierstwie, jeśli chodzi o prawo, ona mogła być uwolniona, ale no, sędziowie bali się podjąć decyzję. Zresztą gubernator prowincji, który upomniał się o jej uwolnienie, został zaszlachtowany przez swojego kierowcę, który został ogłoszony męczennikiem. Więc to, tego typu niestety problemów mamy dużo i to jest tylko przykład, jak w trudnej sytuacji nasi siostry i bracia w wielu krajach żyją. Ksiądz profesor wcześniej zasygnalizował to zagrożenie wynikające z perspektywy głodu, który czeka biedne kraje. No, niestety. Mamy problem z eksportem żywności z Ukrainy. W ubiegłym roku Ukraina mogła wyżywić 400 milionów ludzi na świecie. To jest ogrom ludzi. Już, ale panie redaktorze, już mamy te pnięcia, bo w Egipcie, jeśli mam może nie najświeższe dane, ale ponad 100% podrożał chleb. W Egipcie rząd subsydiował te najbardziej podstawowe rzeczy, jak gaz, jak chleb ten sprzedawany na ulicy. On na skutek tych różnych zawieruszeń, które mają miejsce w Ukrainie, już podrożał, a popatrzmy na giełdzie w Paryżu, chyba czterokrotnie pszenica zdrożała w krótkim czasie, więc widzimy, jak to dramatycznie będzie wpływało na poziom życia, a pamiętajmy, ludzie, jak powstawały rewolucje, no ludzie, którzy nie mają co dać swoim dzieciom, nie mają już wyboru. Myśli ksiądz profesor, że to jest taka trzecia broń Putina, no bo zaczął tą wojnę od manipulowania rynkiem cen energii, ograniczał dostawy gazu na stary kontynent, później zaatakował Ukrainę wojskowo, używał żołnierzy, cały czas bombarduje, zabija cywili, rosyjscy żołnierze gwałcą. A teraz przy użyciu broni, którą Francja i Niemcy sprzedawały przy embargu, które Unia nałożyła, więc też o tym pamiętajmy. A teraz chce jakby pokonać stary kontynent, Unię Europejską, głodem i kolejnym kryzysem migracyjnym, który zostanie wywołany. Panie redaktorze, ja naprawdę życzyłbym sobie, żeby ta wojna w Ukrainie się skończyła jutro. Wiemy, że cierpią najbardziej niewinni. Wojna to jest duży interes dla wielkich i bogaczy, a największe cierpienie dla tych najsłabszych, tak jak zawsze pokazywaliśmy to w Syrii czy w Iraku, kobiet, dzieci, starców. Ale pamiętajmy też o tym, że tym, którym zależy na tym, będą to przeciągać. Łudziliśmy się, że wojna w Syrii też będzie krótko, już niestety 11 lat. Irak widzimy. Nie daj Boże, żeby to się nam przesuwało, a wszystko na to wskazuje, że to się będzie niestety przesuwało, bo jak patrzymy na Polskę, pięknie się zachowuje jako sąsiad, jako kraj, który przyjmuje uchodźców, który pomaga. Ale zwróćmy uwagę na Niemcy, zwróćmy uwagę na inne kraje. Wielka Brytania tutaj pełny szacunek. Nie wiem, czy może doszliśmy już do takiego poziomu, że trzeba będzie się zderzyć ze ścianą i pewne rzeczy do tych różnych urzędników, którzy w kosmosie gdzieś tam żyją, w jakiejś wirtualnej rzeczywistości, żeby wreszcie zaczęli myśleć racjonalnie i może Pan Bóg nam daje taką okazję, że również i to myślenie w Brukseli się jakoś odmieni, daj Boże, i zaczniemy myśleć i staniemy na ziemi wreszcie, a przestaniemy się zajmować jakimiś wyimaginowymi problemami. Od 24 lutego, czyli od tego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, polską granicę przekroczyło 3 miliony 850 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Część została, część wraca do swojej ojczyzny. Tak. Ale też, księże profesorze, zmieniają się przepisy dotyczące pomocy dla uchodźców. Od 1 lipca rząd nie będzie już wypłacać tych 40 zł za uchodźcę na ich wyżywienie i nocleg.
Te środki otrzymują m.in. polskie rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców. Czy to, księże profesorze, może generować nam jakieś problemy, czy jakieś doświadczenia innych państw, które też przyjmowały tak dużą liczbę uchodźców? Ja tylko powiem, bo tutaj może nie chodzi tyle o liczbę, co o proporcje. Zwróćmy się Państwu uwagę na chociażby Liban. Liban, który jest sąsiednim krajem, który nam służył jako tranzyt do Syrii dla żywności, dla środków pomocowych i tak dalej. Sam licząc 4,5 miliona mieszkańców. I Liban, kardynał Raj to bardzo mocno papieżowi powiedział, bardzo jasno i konkretnie. Liban to był przykład kraju, gdzie te relacje muzułmańsko-chrześcijańskie były ułożone wzorcowe. Święty Jan Paweł II powiedział, że Liban to nie jest kraj, tylko to jest stan, jak można żyć między sobą. I to się zachwiało, bo nagle z tych 50% muzułmanów nagle przyjechało na te 4,5 miliona, około 2 milionów Syryjczyków, pół miliona do tego doszło jeszcze Palestyńczyków i to się wszystko nagle rozsypało. Dzisiaj mamy, nie mówię, że tylko ze względu na tych emigrantów, którzy są uchodźców, którzy ratowali swoje życie w obozach, chociażby tam Dolina Beka. Zresztą byliśmy z panią minister Bogną Jankę, z panem już ambasadorem, ministrem Kwiatkowskim. Dzięki inicjatywie prezydenta zawieźliśmy tam paczki żywnościowe na święta. To więc mogliśmy zobaczyć, zresztą na antenie telewizji trwam też te ogrom tej biedy w tych obozach dla uchodźców. I to się wszystko rozsypywało, te napięcia, bo na przykład tąpnięcie ekonomiczne, co spowodowało, że ktoś, kto pracuje w sferze publicznej w Libanie, zarabia $40, uchodźca dostaje 400, więc już jest napięcie. Ja pracuję cały miesiąc, on dostaje 400, więc to będzie i tutaj trzeba naprawdę prosić naszych rodaków kochanych, którzy mają tak dobre serca i tak życzliwe swoje gesty i za to bardzo Państwu dziękuję. Natomiast musimy się też uzbroić w cierpliwość. Pomagajmy sobie, bo niektórzy przyjęli tych uchodźców, sądzą, że to będzie może tydzień, może dwa. Może już teraz finansowo nie wyrabiają. W ramach parafii, w ramach tych naszych wspólnot wspierajmy się. Można na tydzień odciążyć zakupami czy jakoś inaczej. No parafie są tymi miejscami, gdzie się najlepiej znamy i wiemy, komu jest ciężko. I nie wstydźmy się też prosić o pomoc, bo to nie jest wstyd, naprawdę. Mówmy, z tym mamy problem, czy z tym może ktoś obok nas nam pomoże. I zwróćmy na to uwagę, bo proszę Państwa, pamiętajmy też o jednym, że ten piękny obraz Polski, bo to jest fenomen i to naprawdę głęboki, głęboki ukłon od tych rodzin, które przyjęły czasami w skromne warunki uchodźców po pana prezydenta, premiera i wszystkich najważniejszych, którzy taką piękną robotę wykonali. Ten obraz Polski jest naprawdę wspaniały i można być z tego bardzo dumnym i cieszmy się z tego. I nie wmawiajmy sobie, zresztą proszę Państwa, też pamiętajcie, że próbowano taką politykę wstydu promować, a Polacy, jak popatrzymy, ile przez Caritas, pomoc Kościołowi w potrzebie, ile dobra robimy na Bliskim Wschodzie, czy w innych rejonach świata, czy w Afryce. Naprawdę głęboki ukłon dla Państwa, który nam to umożliwiacie. Ten Kościół naprawdę jest piękną instytucją, która robi, chociaż inni go tylko opluwają, bo tak im wygodniej i to chcą robić. Ale uważajmy i bądźmy ostrożni, żeby nie dać się rozegrać, bo będzie to. Mamy też już próby, mamy ten hejt, mamy to wszystko. Oczywiście rolą mediów jest też takie właściwe informowanie i bardzo wszystkich proszę, żebyśmy zachowali tę cierpliwość. Natomiast rządzących trzeba prosić, żeby no może bardziej skutecznie naciskali na Unię Europejską, bo to nie jest łaska. To jest po prostu, nam się to należy. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję Państwu, że podejmujecie te trudne tematy i staracie się właściwie naświetlać. Szczęść Boże. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.